Paweł Zeligman, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Organowego Kwadransa. Myślę, że tego szczególnego miejsca nie trzeba nikomu przedstawiać spośród osób, które regularnie oglądają mój kanał YouTube. Oczywiście znajdujemy się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Pogórzu koło Skoczowa. W tej pięknej świątyni od 2008 roku znajdują się 38-głosowe mechaniczne organy firmy Walker Orgelbau. Organy zostały zbudowane w 1959 roku. Posiadają, tak jak powiedziałem, 38 głosów, w tym 37 realnych, ale o tym później. 3 manuały oraz oczywiście sekcję pedału, w tym także między innymi 8 głosów miksturowych i 6 głosów językowych. Zapraszam serdecznie do dzisiejszego specjalnego odcinka. Pierwszy i w pierwszym manuale mamy pryncypał 8. Gedekt flat 8-stopowy. Oktawę 4 oczywiście z pryncypałem. Przedęty flet 4-stopowy. Słychać, ma dość dużo alikwotów. Teraz oczywiście z tym gedek fletem 8, czyli 8 fletowa plus 4 w pierwszym manuale. Do tego jeszcze Nazart 2 2/3. Jakieś tam na przykład fajne solo z Nazardem. Mamy Doppel-Rurflet 2-stopowy, czyli flet, uwaga, z 2 rurkami, dłuższą i krótszą. Taka ciekawostka. Zresztą w ogóle to jest instrument z okresu tak zwanego Orgelbewegung z 1959 roku i on posiada dużo takich głosów, rzekłbym, eksperymentalnych, także dużo eksperymentów, jeśli chodzi o budowę tego instrumentu. Nie wszystkie były jakieś super udane, mówię wprost, chociaż wiele z tych eksperymentów jest bardzo ciekawych i o nich też powiemy w dalszej części tego odcinka. Ale wracamy do Doppel-Rurflet 2. Z fletem 8. Mamy teraz też dwie mikstury w tym pierwszym manuale. Mikstura czterorzędowa w tym momencie ona jest. Cztero, kiedyś była 6, ale została jakiś czas temu ochłodzona. Jeszcze przed uruchomieniem tego instrumentu w Pogórzu. Obecnie ta mikstura główna ma 4 kury.
szarf 2-3 rzędowy. A obie mikstury plus oczywiście pryncypał 8 i oktawa 4 brzmią tak. Mamy też rur pomer 16 i on dodaje jeszcze tego dołu. Całość sekcji pierwszego manuału zwieńcza oczywiście 8-stopowa trąbka. Tak przedstawia się dyspozycja manuału pierwszego. W manuale drugim, może jeszcze powiem jedną rzecz, manuał pierwszy znajduje się, jak patrzycie na prospekt, po mojej lewej stronie. Tutaj na dole, na wysokości lustra, nie wiem czy widać lustro, widać lustro, znajduje się manuał drugi. Powyżej niego, za prospektem, znajduje się żaluzja manuału trzeciego, a po mojej prawej stronie znajduje się sekcja pedału. Teraz manuał drugi, to jest sekcja brustwerku. On jest tutaj właśnie dość niziutko, jak sama nazwa wskazuje. I posiada takie głosy jak muzycjer, gedekt, czyli muzyczny gedekt, kryty flet 8-stopowy. Ciekawostka, te drewniane piszczałki w prospekcie, te 10 piszczałek w prospekcie, to jest właśnie 10 pierwszych piszczałek, 10 największych piszczałek tego muzycjer gedektu 8. Czyli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Od C wielkiego do A wielkiego. Te piszczałki są w prospekcie. Mamy pryncypał 4. Mamy septadę 4-stopową. To jest dość osobliwy flet 4. Gedektem 8 wspomnianym brzmi tak. Były z nią pewne problemy intonacyjne, ale może pominmy to. W każdym razie w tym momencie ona brzmi tak, jak brzmi. Do tego mamy teraz do ósemki fletowej i pryncypału 4 dodamy oktawę 2. Od razu może dodam jeszcze cymbel mikstura, pięciochórowa, pięciorzędowa, dość ostry, fajny cymbel. Ale mamy też taki ciekawy aliquot, ror gems quinta, czyli kwinta, która ma z jednej strony rurkę jak rurflet, z drugiej strony jest konicznia, czyli zwężona do góry jak gemshorn. Rur gems quinta 1/1/3. Oczywiście z ósemką i czwórką fletową brzmi tak. Mamy też ósemkę i czwórkę fletową zostawiam, mamy też sesję alterę dwurzędową, kiedyś była trzyrzędowa. Też została odchudzona przed transportem instrumentu do Pogórza. A szkoda, bo wiem od firmy Walker, mamy taką informację, że tam jeszcze była septyma. I być może kiedyś wrócimy do tego układu tercy, kwinty i septymy, wtedy ta sesja byłaby jeszcze mocniejsza, no ale to oczywiście budżet nie jest z gumy, więc może kiedyś. Póki co ta sesja jest dwustopowa, a nie trzy. Dwurzędowa, a nie trzyrzędowa oczywiście. I brzmi tak. Co ciekawe, w tym drugim manuale, w tej sekcji brustwerku, mamy dwa regałowe głosy językowe. Vox Humana 8. Oraz 16-stopowy. Ranket 16, tu był Krumhorn 16, ale ten głos był już uszkodzony w Niemczech, ja go widziałem, po prostu leżał wręcz połamany w Berlinie w 2007 roku.
kiedy parafia kupowała ten instrument, to był już taki, jak powiedziałby pan profesor Gębalski, trwały destrukt. Nie wiem, czy trwały, ale na pewno był to destrukt. W miejsce tego zniszczonego głosu kilka lat temu parafia zakupiła Ranket 16 i on brzmi tak. Jakieś utwory renesansowe można na nim wykonać i nie tylko. Tak przedstawia się dyspozycja manuału drugiego. Mamy teraz manuał trzeci, jest to, przypominam, manuał żaluzjowy i mamy tu blaj oktawę 8. Dobrze pamiętam, że blaj to ołów chyba, tak? Blaj, tak, po niemiecku. Blaj to ołów, czyli ołowiana oktawa, czyli oktawa, rzecz jasna, właśnie wykonana z tego właśnie metalu. Fajnie, dość ciemno brzmiąca. Fajny taki pryncypał, akurat właśnie do manuału pomocniczego. Mamy też oktawę 4. Mamy też flety. Rurgedeckt, czyli flet kryty, ale z rurką. Co dodaje troszkę alikwociu, jak słychać. Oraz też Singen Nachthorn. Taki flet czterostopowy. Też sporo alikwotów. Teraz z Rurgedecktem. Mamy też ciekawy głos dwustopowy Schweizer Five, czyli piszczałka szwajcarska. Taki rodzaj fleciku. Dwójeczka z ósemką. Oraz 8-4-2 fletowe. Mamy też w tym manuale trzecim aż trzy głosy mieszane, aż trzy głosy miksturowe. Łączę blaj oktawę i oktawę 4, czyli 8-4 pryncypałowe oraz teraz Hintersatz mikstura trzyrzędowa. I moja teraz, moja ulubiona, kochani, moja ulubiona mikstura z tych organów, czyli tercy mikstur pięciorzędowy. Przepiękna mikstura, taka kornetowa, no bo te pięć chórów, prawda, trochę jak w kornecie, ale mimo wszystko to nie jest typowy kornet, to jest mikstura oparta właśnie na kwincie, na tercji. Terc mikstur pięciochórowy, pięciorzędowy. Mamy też chyba najładniejszy język w tych organach. Często pytacie, jak gram solo, co to jest za głos. To jest właśnie Clairon 8. Mamy też Gemshorn 16, czyli teraz 8, 4, 2 i 16. I może też mikstur. Teraz pokażę, jak działa żaluzja. Ta żaluzja w tych organach jest dość konkretna i ją. Tutaj jest duża różnica wolumenu brzmienia przy zamkniętej żaluzji i przy otwartej, więc jest to instrument, jak widzicie, dość uniwersalny. Nie jest typowo romantyczny, ale nie jest też typowo barokowy. Niemniej można tu wykonać przy pewnym kompromisie i utwory renesansowe, i barokowe, i zdoby klasycyzmu, i romantyzmu, i całkiem przyjemnie się tu gra muzykę współczesną, moi kochani. Jest tu jeszcze jeden głos miksturowy, bardzo śmieszny. Nomen omen, śmieszek po niemiecku w wolnym tłumaczeniu. Hülzerngelächter, czyli taki właśnie śmieszek. To jest ciekawa mikstura. Mikstura dwóch alikwotów, które są, nie pamiętam teraz, czy w interwale seksty małej, czy seksty wielkiej, ale tak, jest to bardzo ciekawa mikstura, która brzmi troszkę jak dzwonki. Z ósemką i czwórką brzmi, tak? Jeszcze dwójeczka na przykład.
jak widać, można dwojako używać to, czy do akordów, czy też jako nawet głos solowy czasami ja używam. Ktoś pyta, co to był za dzwonek. To było właśnie to. Właśnie często robię te solówki właśnie na takim połączeniu fletowym 8-4-2 plus hylcem Gelechter. Tak przedstawia się dyspozycja manuału trzeciego. No i mamy sekcję pedału. I tu, proszę Państwa, mamy w pedale 9 głosów, a tak naprawdę 8. Już tłumaczę, o co chodzi. Mamy jedną 16 labialną w pedale, jest to Gedek Interzatz. Dość szeroko brzmiąca 16. Subbass też jest 16, ale Subbass... Tu jest taka maszynka pneumatyczna, to jest taki trik zrobiony w tym instrumencie. Subbass to jest tak naprawdę ten Gedek Interzatz, tylko na troszeczkę niższym ciśnieniu. O, słychać taki pneumatyczny mieszek, dość duży, który się otwiera lub zamyka. Tyle 16, tak naprawdę jedna, ale na dwóch różnych ciśnieniach chodząca. Mamy pryncypał bas 8. Jest to bardzo samodzielna sekcja pedału, jak oczywiście widać i słychać. Mamy Trichter Gedekt 8, czyli taki, powiedzielibyśmy kolokwialnie, ciukający Gedekt. Powiem anegdotę, że jeden z profesorów, który tu kiedyś przyjechał na koncert do, nie pamiętam, do którejś części, chyba wolnej części sonaty triowej Bacha, oczywiście musiał jakiś kopel z trzeciego manuału ściągać flet, bo czy tam z drugiego, już nie pamiętam, w każdym razie no ten flet mu nie pasował, mówi, że właśnie za bardzo ciuka, nazwijmy to. Ale powiem Wam, że ten flet do muzyki na przykład współczesnej czy do improwizacji brzmi genialnie. Mamy co jeszcze? Mamy Gerskon 4, czyli taki quasi choral bass. Mamy też dolkan dwustopowy. Mamy też Rausch 5 4-5, miksturę pedałową. No i mamy dwa kursy językowe, oczywiście Puzon 16, a jakże. No i mamy, proszę Państwa, przepiękny język Feldtrompete, czyli polna trąbka czterostopowa. No i właśnie to na niej często gram tego Gunoda w Bachu Gunodzie, czyli tutaj Bach, a tam Gunod. W ten oto sposób. Co tu jeszcze? Mamy cztery wolne kombinacje oprócz registrów. Mamy też wyłącznik głosów językowych. Mamy tutti. A, póki co to będzie przebudowane prawdopodobnie, ale póki co mamy taką bardzo hybrydową trakturę, bo o ile traktura gry jest mechaniczna, traktura registrów jest elektropneumatyczna, to traktura kopii, jak zobaczycie, jest wyłącznie mechaniczna, czyli jak włączę klawisz tutti i zagram na pierwszym manuale, to mam tylko tutti pierwszego. Więc żeby zrobić tutti, to trzeba zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kopel 3-1, 2-1, nie ma 3-2, uwaga, pierwszy do pedału, drugi i trzeci. I w tym momencie dajemy tutti i mamy tutti, proszę Państwa. I tu dopiero mamy tutti. Gdybym zrobił tutti bez tych kopii włączonych, no będziemy to przerabiać na siłowniki. Ale gdybym tak zrobił, to mam tylko tutti manuału pierwszego. Taka ciekawostka. Prawdopodobnie zostanie to niebawem przerobione. Wspominałem jeszcze bardzo ważną rzecz, bo jednak jest tego tutaj z tymi pomorskimi organami dużo spraw związanych, więc pominąłem jeszcze jedną bardzo istotną sprawę. Otóż menzury w tych organach są autorstwa Rösslera i to właśnie Rössler zaprojektował nie tylko menzury, ale te różne właśnie jakieś Rurbajery, Rurgemskwinty, Szwajcery, dzwonki, Gelechtery i te wszystkie inne takie może trochę dziwactwa w registracji. To właśnie Rössler robił w tych czasach Orgelbewegung dla Walkera te różne dyspozycje i menzury. I to są jego pomysły.
Mamy jeszcze dwa urządzenia, oczywiście mamy ptaszka. On się nie wszystkim podobał, jednym się podobał, inni pisali, że kolędy z improwizacjami, w którym ten Nachtigal był, czyli ptaszek, czyli słowik, nie podobały im się. Szanuję to zdanie, starałem się nigdy z nim nie przesadzać, niemniej on tu jest. Na razie nie ma maszynki, chociaż będzie ona robiona i jest on tutaj. To po pierwsze. Po drugie, mamy tutaj dzwonki takie jak Zimbelstern. I też, proszę Państwa, tego chyba w kamerze nie widać, ale jak to mówią, prowizorka jest najlepsza, te dzwonki już od kilku lat miały być w szafie organowej, póki co są przed szafą, mają się dobrze. Mamy też dzwony rurowe, które sobie tam na chórze za organami stoją i czekają na założenie. Mam nadzieję, że niebawem zostaną również one założone. Kochani, pokażę kilka improwizacji i utworów, ale chciałbym rozpocząć od utworów renesansowych, ponieważ chciałbym pokazać te dwa ciekawe głosy językowe, regałowe, które mamy w drugim manuale, w sekcji plus dwerku. Na początek Vox Humana i Mikołaj z Krakowa, około 1540 roku. Szewczyk idzie po ulicy, taki króciutki taniec renesansowy, gdzie też będę używał tak zwanego tympanu, czyli zjawiska dudniących subbasów. Taniec renesansowy,
również Mikołaja z Krakowa, zakułam się tarnem. Tutaj zagram na głosie Ranket 16. Ale uwaga, oktawę wyżej, taka ciekawostka. Szanowni, ja ten odcinek z Pogórza chciałem nagrać w przyszłym roku, kiedy pierwsza część remontu kontuarów będzie już za nami, kiedy będą siłowniki właśnie zamiast kopli mechanicznych stricte, kiedy będzie przerobiony kontuar, cała elektryka, elektronika, ale postanowiłem, że nagram go teraz, bo chcę, żeby ten odcinek był też taką formą podziękowania dla wszystkich parafian, dla księdza proboszcza, dla wszystkich, którzy Pogórze odwiedzają od lat. Moi kochani, z przyczyn osobistych, z przyczyn rodzinnych, po 29 przeszło latach grania, regularnego grania niedziela w niedzielę w kościołach, w tym po ponad 16 latach grania w Pogórzu, zdecydowałem się, tak jak mówię, z przyczyn rodzinnych, osobistych, że na kilka lat zrobię sobie przerwę. Myślę, że powinienem teraz troszeczkę więcej pobyć z moją rodziną, z żoną i zwłaszcza z małymi dziećmi. Liczę na wasze zrozumienie, ale chciałem też na koniec tego odcinka wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim dziękuję opatrzności Bożej, bo chyba nie ma w życiu przypadków za to, że mogłem tu ponad 16 lat pracować, a tak naprawdę nie grałem tu przez 16 lat, tylko grałem grubo ponad 20, bo jak mój tata tu grał jeszcze za świętej pamięci księdza Gawlasa i później już za księdza kanonika Czadera, to ja mu często pomagałem. Grałem tu między innymi na peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz w 98 roku, czyli wiele, wiele lat temu, oraz na pogrzebie księdza Gawlasa w 2001 roku, więc można powiedzieć, że już tu jakieś 25 lat grałem, ale tak regularnie grałem 16 lat od 2008 roku. I chciałem podziękować teraz już z ludzi, bo Panu Bogu podziękowałem. Chciałem podziękować przede wszystkim za to zaproszenie do współpracy i za dobrą, udaną współpracę księdzu proboszczowi Ignacemu Czaderowi. Powiem szczerze, że ta współpraca była dobra. Oczywiście czasami mieliśmy różne pomysły na różne rzeczy, ale
ta współpraca była bardzo dobra i nadal jest. I gdyby nie te potrzeby rodzinne, nazwijmy to, to pewnie grałbym przez kolejne 20 lat tutaj w Pogórzu, a może za kilka lat wrócę, zobaczymy. W każdym razie bardzo dziękuję, księże proboszczu. I to też nie jest pudrowanie, co powiem teraz, że myślę, że jeżeli będę wracał, to nie wyobrażam sobie, żebym wrócił do jakiejkolwiek innej parafii, jak nie do Pogórza. Dziękuję wszystkim byłym księżom wikarom, dziękuję również wszystkim byłym księżom wikarym, którzy byli w Pogórzu, także księżom rezydentom, a zwłaszcza w ostatnich latach bardzo dziękuję księdzu kanonikowi Janowi, księdzu prałatowi Stanisławowi za dobrą współpracę, za miłe rozmowy. Dziękuję panu kościelnemu Andrzejowi Rodenko, ale także drugiemu panu kościelnemu Andrzejowi Farudze. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim lektorom, kantorom, całterzystkom, wszystkim, którzy tutaj razem ze mną tą liturgię współtworzyli, ministrantom. Nie chcę naprawdę nikogo pominąć. Bardzo dziękuję wszystkim paniom na proboszczostwie, które były, gotowały, pomagały. W sposób szczególny dziękuję bardzo pani Krysi Pietrzyk za wielkie wsparcie i pomoc w organizacji wieczorów muzyki organowej i kameralnej w Pogórzu. Mam nadzieję, że będziemy dalej, pomimo że nie będę tu regularnie grywał, że będziemy dalej te wieczory współtworzyć. Pani Krysiu, serdeczne Bóg zapłać. No i dziękuję wam wszystkim, drodzy parafianie, drodzy goście. Są takie osoby, które do Pogórza jeżdżą nawet z dalsza i wiem, że głównie z powodu kazań Słowa Bożego i niektórzy może też z powodu trochę mojej gdzieś tam muzyki, która jest i była podczas liturgii. Zawsze to było dla mnie dużym wyróżnieniem, ale też zobowiązaniem, żeby ta liturgia na chwałę Boga i pożytek ludzi była jak najlepszej jakości. Postrzegałem i postrzegam granie w kościele jako swoistego rodzaju ewangelizację. I zdania nie zmieniam. Myślę, że jeżeli chociaż kilka osób przyjdzie do kościoła, żeby posłuchać dobrej muzyki, a przy okazji odkryją te wyższe wartości, to zawsze warto. Kochani, dziękuję za wszystko. Jeżeli coś z mojej strony było nie tak, to przepraszam. No i mówię do zobaczenia, bo przecież nigdzie nie uciekam. Przyjmijcie też Mateusza oraz Tomka, którzy tutaj będą, moich uczniów i absolwentów, którzy tutaj będą teraz grać w najbliższym czasie, będą moimi następcami, wezmą to we dwójkę na pół. Przyjmijcie ich z otwartymi ramionami. No ja już tęsknię, ale będę wracał i życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim. Dziękuję, Bóg zapłać.